3-2-1 jesteśmy, a jesteśmy przed ostatnią rundą F1. I jesteśmy przede wszystkim... Po Brazylii! Nie jesteśmy ani po Brazylii, ani po tym. No tak, to jest najważniejsza informacja dnia. Najważniejsza informacja dnia, że mamy 15 Kanadyjczyka w Formule 1. Z tych 15 Kanadyjczyków, trzech było na podium, Stroll i rodzina Villeneuve, ojciec, syn. Dwóch wygrywało, czyli Villeneuve, ojciec, syn. I jeden tylko zdobył tytuł, Jacques Villeneuve, ten najbardziej kontrowersyjny z Kanadyjczyków. Także w tej chwili mamy także kanadyjską flagę i jedynego debiutanta w 2020 roku. No i nie możemy powiedzieć, że jest to niespodzianka. No raczej chyba wszystkie znaki na niebie i ziemi mówiły o tym, że jednak to właśnie ten pan otrzyma fotel w ekipie Williamsa. No bo po pierwsze, kierowca testowy, dwa, kierowca, który ma super licencję, bo już ją ma, i jeszcze kierowca, który dysponuje sporym budżetem, a patrząc na to, co dzieje się w Williamsie, jest to ewidentnie potrzebne, żeby ten bolid rozwijać. Przede wszystkim moim zdaniem zachowana została pewna filozofia funkcjonująca w ekipie Williamsa od kilku sezonów, że jest kierowca, który przynosi pewną ilość pieniędzy ze sobą. Tak było z Sirotkinem, tak było z Robertem, tak też jest z Latifim. To jest w tej chwili dość klarowne, natomiast nie ulega wątpliwości i zgodzi się ty, zgodzą się także prawdopodobnie nasi widzowie z tym, że nieco się poziom obniża, bo o ile Sirotkin rokował i to nie jest tak, że to był zupełnie pay driver, który po prostu przyszedł wydać pieniądze SMP, o ile Robert oprócz tego, że dokonał fenomenalnego powrotu, ale w pewnym sensie wnosił jakieś doświadczenie, jakąś informację techniczną, pomocny był i dla Russella, i dla całego zespołu swoją wiedzą właśnie i umiejętnością czytania samochodu. I jakby na to nie patrzeć, zdobył jedyny punkt w 2019 jeszcze roku. Jeszcze do tej pory. Jeszcze do tej pory, chociaż właśnie jeszcze do tej pory czeka nas jeden wyścig. To tak z Latifim, jego największy sukces będzie ewentualne drugie miejsce w mistrzostwach Formuły 2. Ewentualne, bo jeszcze i Giotto ma całkiem realne marzenie, bodajże 10 punktów straty. I trochę bardziej teoretyczne marzenie mają Sete Camara i Jack Aitken, że może im się uda też drugie miejsce zdobyć. Nie zmienia to faktu, że Latifi zakończy najwyżej w swojej historii startów w Formule 2 sezon. Długich startów w Formule 2. A jak to będzie wyglądało w 2020 roku? Obawiam się, że ten rekord George'a Russella w kwalifikacjach będzie śrubowany również w 2020. Jest na to wielka szansa. No bo nie będzie to, umówmy się, trudne zadanie. Patrząc na to, jak wyglądały wyniki George'a Russella. Tylko poczekaj. Mówisz, nie. A co będzie, jak Latifi wygra jakieś kwalifikacje? I po raz pierwszy w swojej karierze, oczywiście zakładając, że nic się nie zmieni w Abu Dhabi, bo może, miejmy nadzieję, że jednak mimo wszystko jedno zwycięstwo w kwalifikacjach Robert zanotuje na w ostatnim wyścigu. Ale co będzie, jak Latifi ewentualnie z Russellem wygra i to w normalnej walce? Statystyki będą wyglądały inaczej po prostu. No tak, to fakt. Dobrze, wróćmy teraz do Brazylii, bo Krystian turlał kamienie po lodzie, były inne zupełnie zajęcia, które mieliśmy i niestety nie nagraliśmy podsumowania Brazylii, nie nagrałeś też podsumowania Brazylii z Andrzejem, a tam jeden z najlepszych wyścigów ostatnich lat. Czy to jest dla Ciebie niespodzianka, nie, że na Interlagos jest fajny wyścig? Nie, absolutnie. Narzekają, że za krótki tor, ale ten tor sprawia, że w zasadzie co roku czeka się na ten wyścig. Atmosfera na trybunach to jedno, ale sama konfiguracja toru. Wydaje mi się, że pierwszy, drugi, trzeci zakręt to są chyba najlepsze zakręty do ścigania. No dalej też, no wyjść na prostą jak w Australii. Ale to jest miejsce, gdzie dzieje się absolutnie
clue tego sportu. No i działo się. Najciekawsze historie wyprzedzania Verstappena teraz, przed laty Montoya, Schumacher, mnóstwo jest tych przykładów, które możemy podawać i teraz też się działo, co najważniejsze i najistotniejsze po tym wyścigu. Honda pozostaje w Formule 1, bo myślę, że ten zastrzyk adrenaliny, ta radość i szczęście, że było dwóch kierowców na podium, z pewnością dała dodatkowy efekt pozytywny, jeśli chodzi o decyzję. Natomiast i tak pozostawiam znak zapytania, bo tylko do 2021 tak zostają jest w Formule. Co więcej, szkoda, bo tak trzeba powiedzieć, tego, co wydarzyło się pomiędzy Albonem a Lewisem Hamiltonem, bo mogło być trzech kierowców Hondy na podium i naprawdę niewiele do tego brakowało. Hamilton już wiedział, bo nawet w wywiadzie powiedział, że przecież moja wina, od razu sędziowie się zabrali. Na konferencji też powiedział, tak, że powinien tu Carlos siedzieć. Tak, no i niestety dla Alexa Albona nie było tego pierwszego podium w F1, a naprawdę niewiele brakowało. Ale tutaj Verstappen Verstappenem, bo on pokazywał ich w kwalifikacjach, tempo, ale to, co zrobił Pierre Gasly, to wybacz. Ja wiem, że ty jesteś ja go cichym po prostu fanem. Nie o to chodzi, że jestem cichym fanem. Po prostu ten chłopak naprawdę w tym sezonie odbył podróż najpierw na początku sezonu do nieba, a potem z nieba do piekła. Bo to nie jest dla niego proste. Chociaż słowa ostatnie Helmuta Marko, że gdyby pozostał w Red Bullu, w życiu by nie wrócił do takiej formy. No, naturalnie. Presja by go zjadła. To jest zresztą jedna rzecz. On jednak był bardzo podatny na presję, gdy jeździł w F2. To jest jedna, tak, absolutnie. I kilka razy przekonaliśmy się o tym tak dość dramatycznie i spektakularnie. Natomiast faktem jest, że Gasly jest także przykładem, jak wielki wpływ ma samochód, czucie, jego zachowanie na niektórych kierowców. Są auta, którymi mogą jeździć i na których po prostu nie dają sobie rady i jest to irytujące. I widać, że konstrukcja Red Bulla, zresztą sam Gasly o tym powiedział, że konstrukcja Red Bulla nie pasuje jego stylowi jazdy. To jest samochód przede wszystkim, moim zdaniem, konstruowany pod Maxa i tak będzie przez najbliższe lata. I albo się ktoś dostosuje, albo po prostu musi szukać innego zespołu, bo Red Bull to jest Max. I teraz, kiedy jeszcze zamknął w pewnym sensie symbolicznie historię w Interlagos, kiedy po raz pierwszy Honda znów jest na najwyższym stopniu podium od czasów Senny w McLarenie, to Max nawet w Japonii już jest Bogiem. Kultową postacią. Dokładnie. Ale dwie rzeczy wydarzyły się równie ważne, chociaż nie wiem, czy w kontekście walki o tytuł mistrzowski i równowagi w zespołach, nie wiem, czy nieważniejsze. Po pierwsze, to jest ten koszmar dla Ferrari. Ciąg dalszy w tym sezonie koszmaru dla Ferrari. Ten kontakt pomiędzy Vettelem a Leclerciem. Mogą teraz prawić te wszystkie PR-owe gadki, jakie tylko chcą, ale zostało to absolutnie teraz zaburzone. I żeby Vettelowi urodziło się kolejne 10. dziecko, a nie trzecie, tak jak mu się urodziło, a Leclerc i Vettel to już nie będą koledzy. Binotto tam tłumaczy, że chodzimy na kolację wspólnie, że wszystko jest w porządku. Nie jest już w porządku. Myślę, że tam będzie bardzo profesjonalny układ. Myślę, że mimo wszystko i jeden, i drugi kierowca zdaje sobie sprawę, zresztą tłumaczono im wielokrotnie, co jest najważniejsze w tym zespole, a mianowicie logo i firma. Leclerc z racji tego, że zdaje sobie sprawę, że on jest przyszłością tego zespołu, nie będzie żadnych głupich kroków podejmował, a Vettel mam nadzieję, że będzie trzymał nerwy na wodzy, bo i my też nie, ja przynajmniej nie jestem absolutnie tutaj w żaden sposób w stanie zastanawiać się i dyskutować, czyja to była wina, jeśli chodzi o sytuację, która miała miejsce na Interlagos, bo ewidentnie tu należy szukać winy po stronie Vettela. Zresztą Julian Palmer, który naprawdę fajnie robi te analizy nie, po wyścigu. Nie, to była kwestia Vettela. No, powiedział to czarno na białym, to pokazał klatka po klatce. Więc nie ma o czym w ogóle nawet nie mówić. Ma o czym dyskutować. Dlatego też ale mówię. Trudna jest psychologicznie sytuacja, kiedy stary mistrz zaczyna rozumieć, że jego czas mija. Ale druga rzecz jest taka, że to nie jest pierwsza historia błąd Sebastiana Vettela. To nie jest pierwszy raz, kiedy w ten sposób się zachowuje. I tutaj jest pies pogrzebany, bo
on czuje tę presję i jej nie wytrzymuje od dwóch sezonów. Nie, on jej nie wytrzymuje od, w zasadzie od początku swojej kariery. Miał momenty, kiedy, jak to bardzo zgrabnie swego czasu określił Christian Horner, że wprawdzie paszport na to nie wskazuje, ale Sebastian Vettel się zachowuje troszeczkę jak taki południowiec, temperamentny, czasami go ponoszą nerwy, czasami odpływa. I stąd mieliśmy słynną Turcję z Markiem Weberem, Multi 21, kilka jakichś takich dość niedorzecznych komunikatów radiowych na przestrzeni lat. Wiele niedorzecznych błędów w ostatnich sezonach. Wiele niedorzecznych błędów, również na to, że Abu Zabi zdarzały mu się błędy, ale zdarzały mu się też fenomenalne występy. I jakby ta część jego osobowości, która sprawia, że bardzo często popełnia szkolne czasami błędy, nie może też przykryć faktu, że jest to w dalszym ciągu bardzo szybki kierowca. Racja. I absolutnie nieprzypadkowo wygrał ponad 50 wyścigów i ma 4 tytuły. Choć jak wczoraj zauważył Christian, Ferrari akurat w Abu Zabi to nie jest dobre połączenie, mimo tego wspaniałego parku, który tam jest, to jednak to nie jest miejsce, które Ferrari uwielbia. Tak, i najsłynniejsza historia. Tu jest, otwieram nawias, wydaje mi się, że Abu Zabi przy całej swojej okazałej infrastrukturze i przy tym, jak to wygląda w telewizji, nie jest fajnym miejscem do zamknięcia sezonu. Bo no tam do wyprzedzania są, też tak, nie, jakby tak, przyznał Fernando Alonso. Rzadko są fajne wyścigi, ale właśnie chciałem to powiedzieć, że chyba najsłynniejszy występ Ferrari to jest Fernando Alonso, który oglądał dyfuzor Witalia Pietrowa i oglądał przez... Wielokrążeń. Tak. Drugi temat, myślę, że bardzo ważny, który pojawił się w Brazylii, który zostanie przeniesiony na kolejny wyścig i myślę, że na kolejny sezon, to te błędy strategiczne Mercedesa. Zabrakło Toto Wolffa, zrobił sobie wakacje, troszeczkę chciał z perspektywy i z odległości obejrzeć to, co dzieje się, odpocząć, no i nagle pojawiły się te dosyć dziwne zagrania strategiczne, chociaż jak tłumaczył Andy Shovlin, nie było czasu na podjęcie, na przedyskutowanie decyzji. Czyli to ostatnie ściągnięcie Hamiltona do boksu. I tutaj Andy Shovlin powiedział, popełniliśmy błąd, ale nie mieliśmy czasu. Dobrze. Dopóki będą błędy, te mistrzostwa będą fajne. W momencie, w którym za każdym razem Mercedes będzie rozgrywał wyścigi tak, jak rozegrał Grand Prix na Węgrzech, no to będziemy mieli tylko jednego zwycięzcę i wszyscy będą w komentarzach pod naszym filmikiem pisali, że to już jest nudne słychać. I że to jest nudne i ile można oglądać zwycięstwo Mercedesa. Dobrze, w końcu też Mercedes czasami popełnia błędy. Poza tym chyba się zgodzisz ze mną, że jeśli ktoś zasłużył na to zwycięstwo w Brazylii, to był właśnie Max Verstappen. Tak, to racja. I zasłużył Pierre Gasly, i zasłużył na podium Alex Albon, którego na tym podium zabrakło. Co dalej w Abu Zabi? Abu Zabi, tak jak już powiedzieliśmy, skrytykowaliśmy tor. Tak, bo to jest fajny tor. Nie, on jest ciekawy, interesujący. Czasami zdarzają się fajne wyścigi, fajne manewry, naturalnie. Ale fajnie, że przynajmniej będą pełne trybuny, co nie zawsze zdarzało się w tych bodajże 11 wyścigach w Abu Zabi. To jest jedna rzecz. Dwa, infrastruktura jest fenomenalna. Po drugiej stronie ulicy są hotele, więc nie trzeba długo chodzić daleko. Wszystko jest fajnie zabezpieczone. Cała otoczka jest fenomenalna, naprawdę. Nie ma, złego słowa nie można powiedzieć, ale... Po Interlagos niestety różnie można odbierać w Abu Zabi, bo tam zazwyczaj jest kłopot właśnie z wyprzedzaniem. Dokładnie. Co jeszcze ciekawego, bo za chwileczkę kończy się sezon. Oczywiście transferowo to jeszcze najbardziej ciekawa w tej chwili jest sytuacja, która dzieje się w WRC. Tam to dopiero jest ale ciekawe. Nie, ciekawie jeszcze się dzieją dwie rzeczy. Ciekawa rzecz, oczywiście wszyscy czekają na to, co jakie decyzje zapadną, jeżeli chodzi o przyszłość Roberta. No i tutaj cały czas są jakieś dywagacje. Gratulacje. Tak, za chwilę jest informacja Racing Point. Ale mniej więcej wiemy, jaki będzie układ. Więc tutaj zobaczymy rzeczywiście, w którą stronę to się przechyli ta szala, jeżeli chodzi o F1. Chyba ten DTM już raczej, można powiedzieć, że jest raczej przesądzony. Natomiast druga rzecz jest taka, że 8 grudnia
Lewis Hamilton, nie powiem, że zmierzy się na torze, ale zmierzy się na torze z motocyklem Valentino Rossiego, a Valentino Rossi zmierzy się z bolidem F1. I ciekawa rzecz jest taka... Był już w samochodzie. Jeździł już w Ferrari. I wtedy naprawdę do tego transferu było bardzo blisko, bo powiedział to nawet ostatnio Lynn Jarvis, szef ekipy Yamahy, mówi, my wtedy naprawdę musieliśmy się wysilić, musieliśmy zatrudnić Jorge Lorenzo, bo Rossi rozważał i był na 95% zdecydowany, że odchodzi z MotoGP. Więc to jest niesamowita historia i za tydzień z małym haczykiem Valentino Rossi i Lewis Hamilton będą jeździli w Barcelonie. Miejmy nadzieję, że pogoda będzie lepsza niż ostatnio w Walencji podczas testów czy podczas Grand Prix, będzie cieplej niż 4 stopnie. I cóż, i tak naprawdę czekamy na to ostatnie starcie, także w ten weekend. Nicola Latifi, o którym wspominaliśmy, ma szansę na to, żeby przypieczętować na wyścigi miejsce, serdecznie tak. Zapraszamy, bo będą F2, oczywiście i kwalifikacje. 15.45 w sobotę, 10.35 czy 40 w niedzielę. Tak jest. Także jesteśmy... I kwalifikacje jutro o 16 bodajże. Dokładnie tak. Także słyszymy się i widzimy. I co? Abu Dhabi, ostatni wyścig sezonu. W poniedziałek z Andrzejem podsumujemy cały sezon. Myślę, że jest o czym porozmawiać, bo z jednej strony sportowo to był naprawdę fajny sezon. Nie ujmując nikomu, trzeba przyznać, że sportowo mieliśmy dużą frajdę. Emocjonalnie nie zawsze było fajnie. Straciliśmy trzech bardzo ciekawych i niestety bezpowrotnie odeszły trzy postacie wielkie dla tego sportu. Jedna, która była na drodze do tego, by być częścią również rodziny Formuły 1. Szkoda. Antoine Hubert, oczywiście, o nim mowa. I o tym też porozmawiamy. Porozmawiamy o Robercie i wszystkich emocjach, które towarzyszyły chyba bardziej kibicom niż Robertowi, który mimo wszystko nie jest od wczoraj w tej ekipie i w tych nie roku, a latach spędzonych w Williamsie mniej więcej spodziewał się, co go czeka, ale chyba też liczył, że jakiś cud się wydarzy. Ale o szczegółach w poniedziałek, także bądźcie z nami. Bądźcie z nami. Dwie rzeczy. Na YouTubie podsumowanie sezonu MotoGP w piątek rano o 9 wjeżdża. Natomiast klikajcie subskrypcje, te dzwoneczki, czy jak to się nazywa. Klikajcie subskrypcje, dla nas to wbrew pozorom. Komu Biedron? Naprawdę... No też. Dla nas to bardzo po prostu ważne, także trzymajcie się i czekamy już na weekend. Na razie.